niedzielę 4 października w Kończycach Wielkich odbył się pierwszy rajd synchroniczny o Puchar Sołtysa Kończyc Wielkich. Na starcie stanęło 36 załóg w swoich wypieszczonych pojazdach. Były i zabytkowe motocykle, jak i zabytkowe samochody. Z frekwencji cieszy się komandor rajdu Jacek Konieczny. Pierwszy i z tego widać po frekwencji 36 załóg, jak na początek października i niepewną pogodę i zagrożenie wirusem, to jest bardzo dobra frekwencja i będziemy kontynuować takie imprezy w Kończycach Wielkich. W szranki stanęły pojazdy nie tylko rodzimej produkcji, ale także tej amerykańskiej, które wzbudzały często nieukrywany zachwyt i były obiektem chętnie fotografowanym przez zgromadzoną publiczność. Przekrój polskiej motoryzacji, Polonez Fiat, mały Fiat Syrena, to są nasze sztandarowe samochody, trochę amerykańskich Buicków, są i zachodnioeuropejskie samochody, trochę motocykli radzieckich, Junak, SKL-ka M04. Cała gama motoryzacji zabytkowej. Na trasie około 40 km przygotowano 3 próby, w tym jedną jazdy synchronicznej, a także konkurs elegancji, bo nie szybkość w wypadku tego rajdu jest najważniejsza. Dzisiejsza zabawa to jest połączenie rajdu synchronicznego z trzecią rundą Mistrzostw Śląska Pojazdów Zabytkowych. Rajd synchroniczny, 2 okrążenia, tutaj mamy pętelki po 3,3 km. Zawodnik ma mierzony czas, start, czas, meta. Ma jechać swoim równym tempem, czyli nie musi jechać jak najszybciej, tylko żeby czasy były jak najbardziej zbliżone. Wygrywa ten, który ma najmniejszą różnicę czasu. Po tych 2 pętlach jest trasa 40 km z mapką na orientację, z punktami, z zadaniami. I zawodnik to przejeżdża, ma punktację i wygrywa ten, kto ma najmniej punktów karnych. Cieszy mnie pogoda i lokalizacja i że kolejna miejscowość zdecydowała się na możliwość współpracy z Automobil Klubem Cieszyńskim i powstała kolejna impreza. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Przemysław Lose.